Serwus, z tej strony Jasiek i witam was na kwadratowej masakrze. No kochani, wreszcie do tego doszło, że wznowili ten przepiękny serwer i to z jakimi youtuberami. Słuchajcie, no zresztą teraz kliknę wam taba, to zobaczcie, Buraczek, mój kochany Buraczek, któremu dywan ukradłem, który mnie potem gonił z mieczem i tak dalej. Teraz póki co jest stabilnie, nie gonimy się. Co prawda raz go uderzyłem, ale myślę, że mi to zapomniał albo szykuje coś grubszego. Możliwe, że coś grubszego, bo słyszałem, że on razem z PSP Magistrem mają jakiś tajemny projekt, który może niektórym graczom zaszkodzić. I podejrzewam, że na ich celowniku mogę być ja, także zobaczymy. No i jest nasza Sysia, która gra w Minecrafta, także to jej taki debiut malutki. No i są oczywiście inni youtuberzy, których znaliście wcześniej z Minecrafta, albo dopiero poznacie teraz na tym serwerze, m.in. Nexe, który jest kozakiem Fortnite'a. Zresztą, po co ja wam ich przedstawiam? Po to taba wyświetliłem, bo wy pewnie większość albo wszystkich znacie z tej listy, no. Super się kumplujemy na przykład, napiszę co tam, to zaraz zobaczycie, każdy mi odpisze. Many months later. One eternity later. O, Mr. Purpose, dobrze. Fajnie, że chociaż jako jedyny mi odpisałeś. Reszta pewnie zajęta jest. Ale mimo wszystko czasami są dla mnie mili tutaj ludzie, bo ostatnio miałem urodziny i w ramach urodzin przynieśli mi bardzo dużo prezentów. Zaraz wam zresztą pokażę, gdzie mieszkam, moją całą wyspę oprowadzę was. O, Citrox jeszcze kochany. Dobra, no, także widzicie, tak sobie rozmawiamy na serwerze, taka fajna atmosfera tu panuje. No, normalnie piszemy tutaj jeszcze fajnie. No tak czy siak oprowadzę was po domku. Na samym początku pokażę wam prezenty. Tutaj dostałem od Maciocha taki oto piękny prezent w postaci tego bolidu. Kurczaki tutaj już się zadomowiły, ponieważ hoduję bardzo dużo kurczaków. Uwielbiam kurczaki, no to są wspaniałe stworzenia. I właśnie one tutaj się zadomowiły. Widocznie bardzo dobry bolid, za co dziękuję Maciochowi. Skoro kurczaki wybrał go, żeby sobie tutaj posiedzieć, to na pewno jest wspaniały. O kurcze. No, także tutaj taki bolid dostałem. Kolejny prezent jest tutaj. To dostałem od Nexe, czyli taki pyszny torcik. Pyszny. I takie serduszko, zobaczcie, z redstone'ów, z jabłuszek i jeszcze diamenta. Ja diamenty zbieram, bo ja tak średnio mam z diamentami. Na przykład tą zbroję dostałem w ramach prezentu, tą całą diamentową. Ktoś mi po prostu dał. Żadnego jeszcze diamentu, tak szczerze mówiąc, nie wykopałem. A to dlatego, że staram się być eko. Jak pewnie wiecie, w prawdziwym życiu niestety nasz świat cierpi, ponieważ wycinamy bardzo dużo drzew, wykorzystujemy zasoby, które nie są za bardzo eko do energii, przykładowo węgiel i tak dalej. Oczywiście nie chodzi mi o Roxanę węgiel. Roxana węgiel robi świetną robotę, natomiast ten taki węgiel, którym wiecie, który wykorzystujemy do palenia i tak dalej, no nie za bardzo. No i to wiecie, wszystko leci potem do atmosfery, rozwalamy sobie atmosferę, następuje globalne ocieplenie i niedługo nie będziemy mieli planety, na której będziemy mogli żyć. Dlatego ja postanowiłem, że zacznę od siebie i zacznę od Minecrafta i staram się... Ja się go boję, że on tutaj przyszedł. A ja teraz mądrą sentencję miałem powiedzieć, więc proszę na chwilę zniknąć. Dlatego zacznę od Minecrafta i jedyne, na co wykorzystuję kominek, to czasami, żeby sobie żelazo przetopić, żeby na przykład mieć takie szczypce, bo na nich nie gram, tylko zbieram sobie wełnę, żeby można było sobie potem zrobić łóżeczko. O, jakie osiągnięcie ma mój kolega, przyjacielu. No i właśnie tak staram się używać eko, stąd też wykorzystuję do budowy domku tylko naturalnych składników. Zresztą staram się jakby nie wykorzystywać więcej niż potrzebuję, bo jedyne co potrzebuję, to schować gdzieś skrzyneczki. Dlatego sobie tutaj chowam skrzyneczki, a tak to na przykład nie wiem, po co niektórzy budują sobie takie wielkie domy, przetapiają jakieś żelaza i tak dalej, żeby zbudować sobie taki zamek, jak i tak po większości nie skorzystają. Wiecie, o co chodzi. Nie potrzebujesz, no to nie musisz tego mieć, wiesz, o co chodzi. Ja żyję w takim malutkim domku, no i tu wszystko mam. Skrzyneczki sobie chowam, drewno ścinam, potem sadzę, a uwierzcie mi, że na kwadratowej masakrze dzieją się teraz bardzo złe rzeczy, ponieważ nie ma prawie drewna. Całe drewno z serwera zostało ścięte. Dlatego ja zebrałem trochę nasionek drewna i niedługo będę sadzić. I już mam plan, gdzie posadzę. To jest mapa kwadratowej, to jest moje zboże, do którego zaraz przejdę. Ale wydaje mi się, że trzeba tutaj zasadzić dużo zboża.
nie zboża, tylko drzewek. Trzeba tutaj zasadzić dużo drzewek, ponieważ tutaj następuje bardzo duże stężenie i emisja CO2. Burak niestety, ale zrobił sobie takie farmy, zrobił sobie automatyczną ekspiarkę, która zanieczyszcza bardzo mocno środowisko, dlatego zasadzę tutaj wokół niego drzewa, żeby było po prostu bardziej eko. Mam nadzieję, że tego nie ogląda i że nie dowie się nigdy o moich planach. A wy też mu nie mówcie, a jak zasadzę, to wtedy będziecie mówić, a to zresztą zobaczycie na odcinku. Dobra, to będzie w kolejnym odcinku, zresztą zagłosujcie, czy chcecie taki odcinek, gdzie idziemy sadzić drzewa i zalesiać całą okolicę kwadratowej masakry, bo brakuje tutaj drzew. Ale dobra, przechodzimy do kolejnego prezentu, dziękuję ci Nexe. Tu jest prezent od Citroxa i fajerwerki takie są, patrzcie. Jedno wystrzelę, chociaż wiem, że nie powinno się strzelać, bo kurczaki się boją, psy się boją, ale... I w drzewo wystrzeliłem, brawo ja! Prawie sobie drzewo rozwaliłem, dobrze, że to jest Minecraft, że to nie jest świat realny. Ale dziękuję Citrox serdecznie za te fajerwerki. A tutaj wielki tort od Purposza, zobaczcie. Tyle ciasta, tyle kawałków... O kurde, to da się rozwalić, ja myślałem, że to będę mógł zebrać. Tyle kawałków ciasta, że to po prostu masakra, taki wielki tort. A jeszcze jeden najlepszy prezent od mojego najlepszego przyjaciela, czyli pewnie wiecie, od SKKF-a. Przyniósł mi tutaj sztabki złota, przyniósł rybki, przyniósł także trawkę, ponieważ ta trawa jest potrzebna, żeby tutaj, proszę bardzo, rozochoczyć te wszystkie żółwiki, żeby te żółwiki chciały robić potomstwo i żeby powstały kolejne kochaniutkie żółwiki. I w ten sposób właśnie mam tutaj żółwiki, natomiast tutaj hoduję kurczaczki. Kurczaczki hoduję po to, ponieważ zbieram bardzo dużo zboża, ponieważ jestem ekologiczny, czyli nie przepalam mięsa, na przykład skrów i tak dalej w piecyku, bo to wszystko potem, wiecie, psuje nam środowisko, więc jestem ekologiczny, jestem weganem na serwerze i jem tylko chlebek. No, a kurczaki mam po to, ponieważ kurczaki roznoszą... Nie będę oszukiwał. Kocham kurczaki. Po prostu. No, dlatego kurczaki mam po to, bo kocham kurczaki. No, i tutaj jest na to... O, jeszcze ostatni prezent. Ja przepraszam, ciągle przechodzę i tutaj mówię, i tutaj, ale zapominam o tym, że ja mam tutaj tylu przyjaciół. Tu jest natomiast prezent od Evrona, samochód dla Sylwii i Jasia. A, no i oczywiście dla dzieciaka, naszego kochanego dziecka. Więc ja sobie tutaj będę siedział, Sysia tutaj, z tyłu dziecko. Jeszcze jest miejsce na drugie, więc trzeba będzie potem, nieważne. No, tak czy siak, taki samochód, trochę biedny, no ale jak się nie ma, co się lubi, to dziękuję Evron bardzo. Ładnie nawet wyszło. I z naturalnych materiałów zrobione, więc bardzo fajnie. Dziękuję ci serdecznie, Evron. Natomiast powróćmy. Tu jest najpiękniejsza rzecz na świecie, ponieważ tutaj właśnie sadzę mój chlebek. Chlebek jest wspaniały, bo właśnie jest ekologiczny, łatwo się zbiera i jest po prostu najsmaczniejszy i wygląda wspaniale. Dlatego moim zdaniem chlebek jest cenniejszy na serwerze niż diamenty. Popatrzcie zresztą, jak tam rośnie chlebeczek. Cała linia. A mój plan jest taki, żeby tutaj zrobić taki wielki obszar do robienia chlebka. Tutaj musiałem zrobić most, bo bardzo często przepływają właśnie tędy tutaj od Evrona SKKF-a, na przykład do Shio albo do Bagna La Carnuma. Także tak to mniej więcej wygląda. O, Famina umarło od creepera, biedna. Dobra, ja to potem tutaj zasadzę, ale zobaczcie, jedno skoszenie, takie szybkie trawy i już mamy wciul dużo chlebka. No to jest niesamowite, to jest po prostu przepiękne, wspaniały jest ten Minecraft. Także tak wygląda moja produkcja zboża. Jestem najlepszym farmerem. Tutaj jeszcze będę musiał wybudować obok młyn. Tutaj natomiast jest moja rajska wyspa, główny archipelag. To jest taki archipelag rajskiej wyspy. To jest główna rajska wyspa, tam jest taka jeszcze mini wysepka i kolejna wyspa. Tylko to auto będę musiał ściągnąć z tamtej wyspy i zobaczycie, to jest po prostu najpiękniejszy teren w ogóle na tym całym świecie, jaki się wygenerował. No i bardzo często tu przychodzą ludzie, no bo wiadomo, że jak wspaniały teren, jak wspaniałe budownictwo, wspaniałe budowle, no to każdy się pcha, żeby chociaż zobaczyć, dotknąć i tak dalej, żeby też zobaczyć tą uprawę zboża, no bo naprawdę jest niewiarygodna, musicie mi to przyznać. No i musiałem dać tutaj taką tabliczkę, nie wchodzić bez zezwolenia. Zezwolenie zresztą też, bo mogłem się pomylić, dając zezwolenie. Właściciel pałacu. To jest pałac. Tutaj jeszcze wyspa Jasia, zakaz wstępu prywaciarzom, żeby nikt nie próbował tutaj założyć sobie domku.
O ty, był tu, jak zaznaczył. To nie jest stary, nie wiem, to nie jest stary kosmos, to nie jest stary księżyc, że możesz sobie wbijać tabliczkę, że tu byłeś. I tu, o, jeszcze prezent od Citroxa taki dostałem. To kwiatek tutaj po prostu był. Bo Husiek mi przyniósł diament podobno, ale ktoś wymienił ten diament na Dirta. I była tabliczka od Huśka, że prezent dla ciebie w skrzynce w środku, otwieram skrzynkę, a tam Dirt. I napisałem mi Huśkowi, że dzięki za Dirta, ale ten Husiek mi odpisał, tam był diament, ale ktoś ci ukradł. Także ktoś chciał robić Huśka. No i tutaj najpiękniejsze to jest jakby taki monument, rzeźba. O! Gratuluję osiągnięcia, przyjacielu. Niesamowite, jak ci się gracze rozwijają. To jest taka rzeźba, monument równości, szczęścia, miłości serwera. Witam na Wyspie Równości. A, bo to jest w ogóle też Wyspa Rajska, ale nazywa się Równości. Witam na Wyspie Równości. Tutaj każdy jest równy. No, poza Jasiem. Jasiu jest równiejszy od was. Zawsze. Jeden kroczek do przodu. Trzeba tak o sobie miło pisać, bo kto mnie napisze miło, jak nie ja. No i jakby wszyscy pisali, że ładne serduszko, to musiałem tutaj zaznaczyć, że to jest nietoperz, bo to miał być właśnie symbol nietoperza Batmana. Taki nietoperz zwisający po prostu ze ściany. Tu ma nóżkę i tu ma główkę na dole. No tylko wszyscy, a serduszko, serduszko. Romantycy się wzięli z Bożej łaski. A to naprawdę, to nietoperz. Dobra, ja sobie tutaj już zrobię chlebek szybko, bo już widzę, że głodnieje. No i tak właśnie moja rajska wyspa wygląda. Mam tutaj wszystko. Mam marcheweczkę, mam ziemniaczki, mam trzcinę cukrową. No i przede wszystkim najważniejsze, powiedzmy to wszyscy razem za 3, 2, 1. Chlebek! Mam chlebek, najwspanialszy chleb. Natomiast kurczaki oczywiście, nawet myślę, że teraz. Kurde, będę musiał tylko ogrodzić. Dobra, zróbmy tak. Ogrodzę sobie żółwie, żeby kurczaki mi tu nie weszły. Żółwie ogrodzone. Cyk. No to mogę wypuścić kurczaki. Chodźcie. Niech one się rozejdą, niech sobie chodzą po serwerku, niech chodzą sobie tutaj po polach i tak dalej, bo pewnie są zamknięte, takie smutne, samotne. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o moich sąsiadów, no to pewnie wszystkich znacie, bo oglądacie live'y i tak dalej. Jeśli nie, to wbijecie kwadratowa.youtube. Moje plany na kolejne odcinki, na kolejne live'y i tak dalej, to zebranie jak największej ilości dirta i tutaj zrobienie największego pola zboża. Dodatkowo chcę tutaj po środku wybudować młyn, żeby mógł robić z tego zboża chlebek i tak dalej. I kolejna sprawa, bo moja miłość najkochańsza, Sysia, ma tutaj swoją wyspę. Dlatego planuję przekopać to wszystko, wylać tutaj wodę i zrobić połączenie taką wodą, żebyśmy mogli przepływać łódkami, przepraszam. Żebyśmy mogli przepływać łódkami, bo popatrzcie, teraz płynę tutaj, płynę, płynę, płynę. No i tu już muszę wysiąść i iść na piechotę, a jest niebezpiecznie, bo potwory po lewo, po prawo. Poza tym piechotą jest wolniej niż łódką i moja miłość jest daleko. Dlatego po prostu przekopię to wszystko tak, żeby. O, nawet tutaj widzicie, jest jeziorko, to będzie łatwiej. Wyleję tutaj wodę, albo może nawet nie będę przekopywał, po prostu wyleję. O ty! Cwaniaczku! Uciekać, uciekać, bo SKacz będzie krzyczał, że brzydko na serwerze, bo creepery wybuchają, niszczą teren. No i chyba zrobię taki kanał. Kanał miłości to nazwiemy. O ty nie! No i będzie na mnie zaraz. A on tu jeszcze przebiegał, to jak zobaczy, to będzie przypał. No, także taki kanał miłości chcę tutaj zrobić, przepuścić i będzie ślicznie. Możecie napisać, co o tym sądzicie. No cóż, dziękuję wam za obejrzenie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i to było dopiero wprowadzenie. Już niedługo lecimy na ostro, na kwadratowej masakrze. Trzymajcie się, ja już za wami tęsknię. Servus!